Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zrobiłam dla Was kiedyś odcinek o kobietach dygnitarzy PRL i ten odcinek naprawdę Was zainteresował. Jeśli ktoś nie widział, to od razu zapraszam Was do karty, bo jest naprawdę interesujący. I tam pisaliście mi w komentarzach, że powinnam Wam bardziej dokładnie przytoczyć życiorysy tych kobiet, które towarzyszyły dygnitarzom w czasach PRL. O ich życiu, jak ono wyglądało, postanowiłam więc zacząć z wysokiego C, ponieważ dzisiaj będę Wam mówić o Wandzie Górskiej. Kobiecie, która była sekretarką. Mówi się o niej nawet, że chyba najbardziej wpływową sekretarką w historii Polski. A kiedy Bierut został prezydentem, to właśnie ona pełniła funkcję pierwszej damy, choć formalnie nią nie była. Kąśliwi nazywali ją Królową Belwederu. Podczas gdy żona Bieruta pisała do niego listy, tytułując go bardzo oficjalnie, jego kochanka pławiła się w luksusach, o jakich mogły pomarzyć kobiety w czasach PRL. Jak to się stało, że zawładnęła sercem Bieruta, który już wcześniej znany był raczej z tego, że monogamia nie była jego powołaniem? Jak zawróciła w głowie jednemu z najbardziej wpływowych ludzi w PRL-u? Jak wyglądało ich życie i czy towarzyszyła swojej miłości do samego końca? Zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, więc serdecznie Was zapraszam, byście ze mną pozostali i oczywiście oglądali. Wanda Górska urodziła się 16 kwietnia 1903 roku w Białej Podlaskiej. Jej przeszłość była niejasna. Na przykład bezpieka szukająca na Górską haków twierdziła, że pochodzi z rodziny policyjnej, a jej brat podczas okupacji, podczas wojny pracował dla Kripo, czyli okupacyjnej policji kryminalnej i brał udział w łapankach. Kiedy w powojennej Polsce z tego względu go aresztowano, jego wpływowa siostra pomogła mu i dość szybko opuścił więzienie. Ale żeby zacząć tę historię od samego początku, to warto Wam wspomnieć, że Bierut miał żonę. Janina Bierut była jednak wyjątkowo wyrozumiała. Przymykała oko na miłostki męża, ale także na jego poważne związki. Już wcześniej, kiedy miał poważny romans z Małgorzatą Fornalską, a nawet miał z nią córkę, nie robiła z tego wielkiej afery i w pewnym momencie nawet zamieszkała z kochanką męża. A uczucie, które między nimi było, można nawet nazwać przyjaźnią. Natomiast faktycznie Bierut był człowiekiem, który poza pracą niewiele widział, dlatego żonę i córki zostawił, a z Fornalską wyruszył w świat, by dalej oddawać się wszystkim zajęciom związanym z partią. Ich córka, ta, która z tego związku powstała, została oddana do takiego luksusowego domu dziecka. Były takie miejsca w PRL-u dostępne. Nie uważano, że te pierwsze lata życia i jakaś psychologia, więź z matką, ojcem i tak dalej jakoś wpływa na życie człowieka, więc większość ludzi, która tam zostawiała dzieci, odbierała je po prostu, kiedy były już trochę odchowane. To też córka Bieruta matkę poznała dopiero w wieku 8 lat. Fornalska natomiast została w trakcie wojny aresztowana przez hitlerowców, a po kilku miesiącach została rozstrzelana. Niedługo później jednak Bierut związał się z Górską, która podczas II wojny światowej od 1940 roku była zatrudniona w grupie Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Radzieckiego, a dwa lata później dołączyła do Polskiej Partii Robotniczej. Kochanką Bieruta została jeszcze za czasów okupacji. Od 1940 roku była łączniczką Bieruta, a sama Wanda już wcześniej miała męża. Również komunistę Michała Sulkina, który w 1939 roku przedostał się do ZSRR i wrócił dopiero po wojnie. Miała też córkę. Ale bardzo ciekawy był w ogóle początek tej całej relacji, bo Bierut po prostu wezwał Górską do swojego mieszkania kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Jako łączniczki do tego wezwania użył własnej córki Krystyny. Natomiast no, czasy były dość skomplikowane i tutaj troszeczkę te układy w tym związku również za tym podążały. Bierut wraz z Gomułką i Jóźwiakiem opuścił Warszawę, idąc naprzeciw Armii Czerwonej. Zatrzymali się w Świdrach Wielkich pod Warszawą. Ale wcześniej Bierut spotkał się z Górską i poprosił ją, by wykonała pewne zadanie. A dokładnie chodziło o przekazanie jego żonie pieniędzy na utrzymanie jej oraz ich córek. Potem Górska miała dołączyć do Bieruta w Radości, do której wszyscy się wybierali. Górska, opuszczając Warszawę, zostawiła w domu własną córkę, która później zginęła w powstaniu. Pieszo i na rowerze dotarła co prawda do Radości, ale jej ukochanego tam nie było. Nie było też dowództwa partii. W Warszawie trwało już powstanie, więc nie było właściwie jak wrócić. Ale gdy dowiedziała się, że Lublin został już opanowany przez Armię Czerwoną,
postanowiła właśnie tam się udać i tam poszukać Bieruta. W końcu udało im się spotkać, a od sierpnia 1944 roku Górska już zawsze towarzyszyła Bierutowi w oficjalnych wydarzeniach poza granicami kraju. Wtedy to pierwszy raz polecieli do Moskwy, by reprezentować PKWN, a Bierut przedstawiał ją jako swoją sekretarkę. Po wojnie awansowała na asystentkę, a później otrzymała funkcję szefa gabinetu premiera. W 1947 roku została nawet odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1945 roku para zamieszkała w Belwederze. Korzystał także z willi przy ulicy Klonowej, willi w Konstancinie i willi w Natolinie, służbowych samochodów, rządowych kucharzy, służących i specjalnego zaopatrzenia. Korzystał też z różnych innych przywilejów, których Wam tu nie będę wymieniać, ale także z wielu innych willi na terenie całego kraju, więc para generalnie nie miała problemu z tym, czy znajdą miejsca na Boże Ciało na przykład, na długi weekend. Ale właśnie z tego powodu, że stacjonowali między innymi w Belwederze, to Górską nazywano żartobliwie, uszczypliwie Królową Belwederu, który był przecież ówczesną siedzibą prezydenta RP, a później przewodniczącego Rady Państwa. Ale jeżeli myślicie, że Górska otrzymywała tę funkcję przez łóżko, przez to, że była jego partnerką i nie robiła za dużo, to w tym wypadku macie rację. Jej zadania ograniczały się do umiejętności zręcznego posługiwania się kilkoma telefonami. Miała także kwalifikować prośby i petycje o osobistą audiencję u prezydenta. A jak wspominał jej współpracownik z powojennych lat, porozumiewała się też z jakąś tajemniczą instytucją. Wykrzykiwała w tubę telefonu: halo, Mak, 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 halo, Wisła. Ale trzeba przyznać, że bardzo się zmieniła. Bardzo jej ten luksus odpowiadał. Osoby, które ją znały przed wojną, mówiły, że właściwie wypiękniała, wyładniała, stała się taka pewna siebie. Generalnie zaszły duże zmiany w jej wyglądzie, ale i zachowaniu. Sekretarz prezydenta Stanisław Łukasiewicz wspominał: zdecydowanie odmłodniała i wypiękniała. Traktowała ludzi protekcjonalnie. Chętnie zresztą powierzała im obsługę telefonów, albowiem ją jakieś żywioły ciągnęły do miasta. Była w nadzwyczajnej formie i czuła się ważną personą. No czyli generalnie ciepła posadka, tak żeby było się czym pochwalić. Natomiast tak naprawdę Wandzie robić się nie chciało, mówiąc kolokwialnie. Wolała shopping. Ale ponieważ była tak wysoko postawiona, jedni jej zazdrościli, inni nie bardzo. Jedni się jej bali, a drudzy chcieli kopać pod nią dołki. Jakub Berman, jeden z najbliższych współpracowników Bieruta i nieformalny szef służb, zlecił jej rozpracowanie. Bardzo to nieszczęśliwe, że towarzysz Tomasz, tak nazywano Bieruta, związał się z taką trzy kropki. Cytował Bermana Światło. Czyli jak widzicie, no chyba nie była zbyt sympatyczna. Generalnie utrudniała też wiele rzeczy, więc na przykład biuro prasowe, chcąc się kontaktować z Bierutem, wolało wyszukiwać te momenty, kiedy jej nie było, żeby mu coś dostarczyć, a jak już Wam powiedziałam, tych momentów, kiedy faktycznie na posterunku jej nie było, było dość sporo. I właściwie każdy z otoczenia Bieruta wiedział, że droga Wanda raczej nie jest tylko jego współpracownicą, ale kimś znacznie ważniejszym. Polacy dowiedzieli się o tym nieco później, kiedy to Józef Światło, pułkownik bezpieki, który uciekł na zachód, ujawnił w radiu Wolna Europa, jak żyją dygnitarze PRL-u. Podał, że Bierut nie mieszka w Belwederze, lecz w zabytkowej willi nieopodal, a tam towarzyszka Górska nawet nie usiłuje już uchodzić za sekretarkę, ale za to dysponuje licznymi futrami, bielizną z najcieńszego francuskiego jedwabiu, dziesiątkami par butów i kapeluszy. I tak jak już Wam powiedziałam, Bierut w tym okresie był już żonaty od ponad 20 lat, miał dwie córki, ale z żoną nie żył od dawna. Bywało więc, że niezorientowani to właśnie Wandę Górską brali za jego małżonkę, pierwszą damę i generalnie pierwszą kobietę w PRL. Ale pani Janina, choć przedstawiłam Wam ją jako taką bardzo potulną, akceptującą te wybryki męża, w pewnym momencie straciła już cierpliwość. Ponoć była oburzona tym, co się dzieje. Chyba ją wkurzało, że ta Górska tak się panoszy, podczas gdy ona co prawda ma pieniądze na życie, na kształcenie córek i tak dalej, no ale jednak o takich luksusach jak kochanka jej męża mogła tylko pomarzyć. Potrafiła odwiedzać KC, PPR, wypominając spotkanym pracownikom zgodę na niemoralne życie męża. Ale mimo to większość osób, która miała z nią jednak do czynienia, i tak uważała ją za cichą i spokojną kobietę. Zupełnie
stronę przeciwieństwo górskiej. Ta cała love story kończy się właściwie wraz z życiem Bieruta, a ten niestety zaczął podupadać na zdrowiu w 1956 roku, kiedy był już ciężko chory i na zjazd KP ZR pojechał w fatalnym stanie. Miał zapalenie płuc, chorobę nerek, grypę, a na dodatek zaczęła się wokół niego sytuacja polityczna zagęszczać. Miał doznać jeszcze większego wstrząsu, poznawszy przełomowy referat Chruszczowa o stalinowskim kulcie jednostki. Górska nie pojechała wtedy wraz ze swoim ukochanym do Moskwy, ale została tam wezwana, kiedy ten poczuł się tak źle, że stwierdził, że chciałby ją mieć przy sobie. Pomimo dobrej opieki lekarskiej i dwukrotnego odratowania z zapaści słabu i czuł się coraz gorzej. Kolejna reanimacja już nic nie dała. Górska była przy śmierci swojego ukochanego w marcu 1956 roku, a następnie właściwie zniknęła z kart historii. Wraz z życiem Bieruta odeszły także jej marzenia o dalszym życiu jak w bajce. W Polsce też nie działo się najlepiej, bo ten nie do końca wyjaśniony i nagły zgon według opinii publicznej przysporzył Polsce większej destabilizacji. Ekipa Bieruta została odsunięta od władzy i był to także kres kariery wielkiej królowej Belwederu. Ale nie żyło jej się potem źle. Otrzymała wysoką rentę. Mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu w samym centrum Warszawy przy ulicy Marszałkowskiej, a później w domu weteranów ruchu robotniczego przy Wołoskiej w Warszawie. Zmarła w 1983 roku, nie doczekawszy przez nas upragnionego, a dla niej raczej nieoczekiwanego wyzwolenia Polski. Przyznacie, że to ciekawa historia. Wiedzieliście, że towarzysz Bierut był poligamistą? Być może jednak Wanda Górska była jego prawdziwą miłością, a być może potrzebował kobiety z tak silnym charakterem? Nie wiadomo, nie miał jednak nic przeciwko temu, jak bardzo się rządziła, dopóki była jednak wsparciem dla niego. Ciekawa jestem, czy Was ta historia zainteresowała? Czy chcecie więcej? O jakiej pierwszej damie okresu PRL mogę Wam opowiedzieć? Dajcie znać, będzie mi bardzo miło i jeszcze raz przypominam, że taki zbiorczy odcinek z krótszymi informacjami na temat wszystkich pań macie w karcie, więc jeżeli nie wiecie tak od razu, to obejrzyjcie i wróćcie tu zaproponować mi, co ciekawego chcielibyście usłyszeć. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa!